Witam w unboxingu, czyli rozrywaniu paczki na oczach publiczności. To coś jak ćwiartowanie końmi w średniowieczu, tylko bez koni i bez średniowiecza. Paczkę, którą dziś otworzę, przysłała firma Tetra. Tetra to firma niemiecka, której siedziba mieści się w miejscowości Mele w okolicach Osnabrück. Tetra posiada wiele przedstawicielstw, m.in. w Polsce. Tetra to multiproducent akwarystyczny. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od nazwy ryby zwanej tetrą, bo nie podejrzewam, iż może pochodzić od zwyczajowej nazwy tetrachlorometanu, czy też luźnej tkaniny bawełnianej używanej przez nasze babki do... jako pieluchy tetrowe. Zobaczmy więc, co Tetra zdecydowała się przysłać na pierwszy ogień do testowania. Mamy tu Tetra Crypto, czyli nawóz dla roślin w tabletkach, który, jak twierdzi producent, zawiera żelazo i sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego. A to z kolei Tetra Easy Balance. Pojemnik z płynem do stabilizacji parametrów wody. Pojemnik ma pojemność 100 ml i jest żółty. Trzecim z kolei produktem przesłanym do testowania jest Tetra Pleco Alga Wafers, czyli pokarm dla ryb roślinożernych, miłujących glony nade wszystko. No i to wszystko, co zawierała paczka z firmy Tetra. Trzy całkowicie różne produkty, czyli nawóz, stabilizator wody i pokarm dla ryb całkowicie dennych. Pozwolicie, że przybliżę teraz poszczególne produkty. Na początek Tetra Pleco Alga Wafers. Tu wystąpił pewien niewielki, ale problem. Przesłane opakowanie z pokarmem nie posiada etykiety w języku polskim. Co więcej, nie posiada etykiety w języku angielskim. Być może zostało wyprodukowane już po decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Cóż, musiałem się pomęczyć po niemiecku, włosku, francusku i holendersku, a że znam te języki tak samo jak dialekt staroakadyjski, amarycki, jak i język atapaskański, nie stanowiło to dla mnie większego problemu. Więc podaję za producentem. Pokarm Pleco Alga Wafers jest kompletnym pokarmem dla wszystkich dużych ryb roślinożernych pobierających pokarm z dna akwarium. Zawiera olejki ułatwiające rybom trawienie. Pokarm rozpuszcza się bardzo powoli i nie zanieczyszcza wody. Płatki Pleco Alga Wafers polecane są dla ryb z rodziny Ancistrus czy też Plecostomus. Pokarm zawiera białko, witaminy i minerały. A teraz dokładna zawartość. Zboże, ekstrakty białka roślinnego, celuloza, drożdże, glony w postaci 1% spiruliny, olej, tłuszcz i minerały. Zawiera witaminy i prowitaminy przekształcające się w organizmie ryby w witaminy A i D3. Mikroelementy mangan, cynk, żelazo. Oprócz tego zawiera barwniki i przeciwutleniacze. Oczko mu się odkleiło, temu misiu. To pierwsze wrażenie po otwarciu opakowania. Ten pokarm nazywany jest różnie: płatki, wafelki, a dla mnie to jest oczko misiu. Szczególnie kiedy weźmie się kilka i położy koło siebie. Tak więc oczko misiu składa się z dwóch części: z zewnętrznej, w której jest wszystko oprócz glonu, i wewnętrznej, w której jest glon. Przynajmniej tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę kolorystykę. A być może wcale tak nie jest. To może wyjaśnić tylko i wyłącznie producent. Drugi produkt to Tetra Easy Balance. Preparat w płynie do stabilizacji pH i KH w wodzie w naszym zbiorniku. Producent podaje, że obniża też poziom fosforanów i azotanów. Preparat ma zawierać istotne witaminy, pierwiastki śladowe i minerały. Niestety na opakowaniu skład preparatu nie jest podany, więc nie dowiecie się tego też ode mnie. Nieszkodliwy dla ryb, natomiast szkodliwy dla dzieci, ponieważ jest tu wyraźny napis, żeby chronić przed dziećmi. Po otwarciu nakrętki naszym oczom ukazuje się taki mały cypideusz do precyzyjnego dozowania płynu. I znów niestety, ale nakrętka nie posiada miarki w mililitrach. Opakowanie, które dostałem, ma pojemność 100 ml, co w przypadku podanego na opakowaniu dozowania wystarcza na 4 tygodnie przy zbiorniku 100-litrowym. Kolejnym i ostatnim produktem przesłanym przez Tetrę jest Tetra Crypto.
I w tym wypadku opakowanie pozbawione jest naszego rodzimego języka. Ale tym razem w środku znalazła się wkładka, która powiększa zrozumiałość opisu do 12 języków, w tym też polskiego. Co więc pisze producent? Pisze, że Tetra Krypto to nawóz w tabletkach, który zapewnia intensywny i zdrowy rozwój roślin akwariowych oraz poprawia równowagę biologiczną w zbiorniku. Tabletki służą do wkładania ich pod korzenie roślin. Dzięki temu dostarczają substancje odżywcze bezpośrednio przez system korzeniowy. Tetra Krypto wzmacnia korzenie i stymuluje ich rozwój. Zawiera żelazo, mangan, bor i przede wszystkim potas w łatwo dostępnej dla roślin postaci. Zawiera też sód i siarkę. Nie zawiera natomiast fosforanów i azotanów i nie zanieczyszcza wody. A teraz dokładny skład podany przez producenta. Potas 12% w postaci chlorku potasu rozpuszczalnego w wodzie, żelazo 0,9% w postaci helatu, mangan 0,3% też w postaci helatu, bor 0,8% rozpuszczalny w wodzie, oprócz tego sód 8,9% i siarka 4,3%. No i to by było tyle przeglądu paczki z firmy Tetra. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Testowanie przesłanych produktów będzie można zobaczyć w filmach z serii Testy.